No ja patrzyłem, powiem ci, na te pozy zawodników w trakcie przerwy. Moją uwagę zwróciła jedna szczególnie. Była to poza Noacha, która do złudzenia przypomina te ikoniczne Insta Story bonusa BGC z tym rozkminka. No, no, no. Chciał właśnie, niczym ten wielki myśliciel, znaleźć jakiś sposób, jak tu złamać G2 Esports. Miał całą mapę na zastanowienie się, bo szczerze mówiąc, kompletnie był nieobecny w tym meczu, więc mam nadzieję, że mocno myślał i wykombinował, jaka jest recepta. Prawda, chociaż też by się składało. Zobaczmy, czy tym razem Jajk podbierze red buffa. O, nie spodziewał się tego Razork. Jajk! Czy wygra to 50-50? Jeżeli tak, to będzie prawdziwy koniec! O, wow, udało matko! To jest koniec dla Razorka! Nie, Razork, bracie! To jest dosłownie koniec, jeżeli chodzi o wczesną fazę rozgrywki w finale się. Jesteś totalnie zdewastowany. Jak to grać, Piotrek? Jak to grać? Jajk! Potrafił dokończyć dzieła. Wow. Usłyszałem gromki huk w tym momencie. Był to odgłos pięści uderzającej w stół ze studia w Berlinie. Ciężko. Myślę, że Razork absolutnie wściekły, jeżeli... Co więcej! ...o czymś takim zachowuje... Tak? ...od tego zestawienia. Ale też G2 zawsze w drugich mapach oni dokręcają śrubę, oni biorą już kompozycje naprawdę przesadzone. Myślę, że tych trzech strzelców, wielu widzów pewnie podziela twoją opinię. Czy to nie jest za dużo? Jakby rozumiemy, match-upy fajne, ale tak się po prostu we sporcie nie robi. To jest niehonorowe! Tak, nie tak. Wolno pikowanie trzech strzelców powinno być karane przegraniem jednej gry w serii. Ja nie powiem, jaka jest za to kara w tak zwanym kryminale, ale kto mądry, to się domyśli. Cała praktyka. Tak czy inaczej, Noah upada za cenę żuka, w którego nie trafił. Trafił Piltover Peacemaker, dobra, ale że wziął go. No to, no. Niemniej jednak jest to troszeczkę żenujące. Jest. Ale Piotr, jakby to powiedziała młodzież, negatywna aura bije od tego zagrania. A to już jak tak idziemy, to powiedziałbym, że leży jeden z Skibidi. Ty dzisiaj jesteś bardziej Skibidi czy bardziej Toilet? Skibidi. Połowa widzów wyszła w tym momencie. No i pozdro dla was, nie? Powiedziałbym... Silvan, już... Piotrek, szczerze. Połowa, to nie dużo. Ja ci powiem tak. Ostatnio dużą satysfakcję sprawia mi to, że ja już zaakceptowałem fakt. Ja już nie jestem, wiesz, taki młody, że te wszystkie fajne, cool powiedzenia to jest mój świat. Ja już wiem, że trochę jestem poza, trochę... Byłoby to dziwne, gdybym nagle przy tym powiedział siema, jestem dżędziarą. To też nie jest to. Teraz taką sadystyczną wręcz przyjemność sprawia mi to, że ja właśnie rzucam takie teksty właśnie, czy jesteś bardziej skibidi czy toilet, które są absolutnie wykręcające na lewą stronę. Zgadzam się. I sobie parę lat mocno... No to wykręcamy! Wykręcamy, moi drodzy! Zobaczmy, kto tutaj ma giga Ohio Reese! To ci tu wygląda jakby... I zawsze miały swoje miejsce. Uważam, że to, co teraz powiem, nie jest i nigdy nie było odkrywcze. League of Legends jest grą. Tak. O niesamowicie. To nie było odkrywcze. Kurtyna, dziękuję wam. To będzie też tym karpiem do ogłuszania, prawda? Mariusz Pudzianowski, jego słynne skrzydlate słowa. Kto zarobi listwę? O karpiach na pewno dużo by nam mógł powiedzieć Gucio. To on ostatnio był na rybach w Norwegii. Zobaczmy. Tu ma lepszą wędkę. Oj. Dużo dobrasz, naprawdę dużo, ale Oskar nie pociągnie. Oj, ta RK jest świetna! Bardzo dobrze, no, zaraz może nie przyjść. Oj, reszki zdrowia! A jednak pierwszy upada w tym wszystkim dziur. I jak to się dzieje? Jakim prawem? Kurtyna, zamknij się zaraz ten moment. No, strzela! No dobrze, dobra pozycja poza kurtyną. Nie trafiłem tym czwartym strzałem. Jakim cudem kupuje sporo czasu Caps? Jak to się stało? Jak on to przeżył? No! To jednak on będzie baterem. Oj! Jak to dzieje? Gdzie są te obrażenia? No dusza chętychowa! Dusza chętychowa! Ona sprawia, że przyjmujesz mniej obrażeń! Ale Broken Blade w końcu upadnie! No to się musi wydarzyć! Tak! Będzie dętka już za chwilę! Bibi kupuje czas, ale na co? Zobacz! Hansama jest na Elderze! Nie udało się Kapsowi znaleźć ostatecznie tego zabójstwa, ale za to no! Aja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 j
Wydaje mi się, że jego nickname jest idealnym komentarzem do tej sytuacji. No! Cieszę się, że byliśmy
on the same page. Na tej samej stronie. Tak, tylko że wiesz co, boję się o kapsa, boję się o jajka. Chyba niepotrzebnie. Kaps? No, jest... No, Trzygenda Challenge niezaliczony w pełni. Dostał w końcu threadshota. Ola Kot zapytała go, czego słucha, wykonawca i tytuł. Jestem przekonany, że byłoby to Britney Spears' Oops, I Did It Again. Bo cały czas popełnia błędy podobnego kalibru i trochę one Fnatic kosztują. Dla naszej polskiej widowni byłaby to Beata Cida z tytułem Ups, zrobiłam to znowu. Niestety Noah się z tym totalnie utożsamia. Ale G2! Co z tym Baronem? Obecnie. Jean, Varus, Rel, Ashe. W sensie na supporcie. Chodzi mi o dolną alejkę złączone. No, tak, tak. Albo Rel, że relujesz, tak? Relujesz z tym, co mówię. Zgadzasz się, dziękuję. Dziękuję, Kasper. Taki, jest takie porzekadło wśród pro playerów, które ja bardzo często słyszałem. Jeżeli gramy przeciwko Alistarowi, wchodźmy do przeciwnego lasu, bo on w levelu pierwszym nie jest po prostu czempionem. Ten gość, w sensie Alistar, nic nie robi. Ten koleś nic nie robi. To jest... Ta krowa nie daje mleka. On bije w dzwon. Fantastycznie. Czyli coś robi jednak. A to robi na każdym skinie, czy... Nie jestem do końca pewien. Nie chcę cię okłamać, nie jestem specjalistą od skinów, musiałbyś się zapytać. Też kurczę, nie jestem. Nie jestem specjalistą od skinów. Żeby dać wam wyraz tego, jak mocno został uszczuplony jego champion pool, to Sionem nie zagrał ani razu w Summer Splicie LEC. Wiesz, to jest ani w playoffach, ani w regularze. Szalony Baszar na to, że dostał tylko dwa bany. A tylko dwiema postaciami zagrał w playoffach, był to Ornn oraz Kennen. I mówiliśmy jeszcze o Rumble'u, jako że to była ta postać, na której można było zawiesić oko w regularze. Tam mieliśmy na Rumble'u dwie gry. D'Antonio został bez swoich czołowych pików. Niestety. Ajsa i Labrowa. To jest Ghost i Beryl w domu. To jest Ghost i Beryl w domu. Wiesz, taka jest moja opinia. Beryl wygrywał Mistrzostwa Świata. Więc dlaczego miałby nie wygrać na Giant X, prawda? Prawda. No, ale... Póki co nie wygrywa. Wszyscy tej teorii, patrząc na złoto. Kasper, pieniądze to nie wszystko. Wybacz. Nie powinienem mierzyć wszystkich ludzi swoją miarą, masz rację. Zapraszamy na BO3, które nam jeszcze zostały dwie jutro na antenie Polsat Games od godziny 16:45. Tak, nie będziemy już my z wami będzie wtedy. Tak. Także trzymajcie się, bo będzie... No gorzej, tak, Silma, możemy to powiedzieć, będzie po prostu gorzej. Nie no, będzie równie dobrze. Będzie równie dobrze, a może nawet i lepiej. Nie wyratuję ci tego. Skończyłeś, to skończ. Ja również kończę. Na dzisiaj dziękuję wam, drodzy widzowie, że byliście z nami przez te 5 map. Rozkręciło się, to trzeba przyznać. Zaczęło się tak niepozornie, zaczęło się tak, jakbyśmy się tego spodziewali. No ale to jak Hitchcock, wiecie, o co chodzi. E-sport tego potrzebuje. Potrzebuje również was. Więc dziękujemy wam i do usłyszenia również jutro. Pa, pa.